Cześć kochani, witam was w kolejnym vlogu. Właśnie z Katrin przyjechaliśmy na zakup do Makro. Mamy do kupienia dwie czy trzy rzeczy. Przede wszystkim chcę kupić wodę. Jak potrzebujemy dużo, wiecie, butelek wody, to kupujemy po prostu z grzewkami w Makro. Jakieś takie, wiecie, większe 1,5 litra albo 2 litra. Także przyjechaliśmy, jedziemy. Zobaczcie, rzucam wam teraz przebitkę, jaki u nas jest pożar. Wyczytałam gdzieś w internecie, że jest jakiś pożar nielegalnego składowiska śmieci, odpadów. No, coś takiego. I powiem wam, że masakra naprawdę. Tak to wygląda właśnie koło Makro w Sosnowcu. Masakra. Naprawdę potężna chmura. Kiedyś bardzo często byliśmy z Kacerem w Makro i kiedyś już wam mówiłam chyba kiedyś o tym na vlogu. Kacer pracował kiedyś jako dostawca i robił tutaj wszystkie zakupy. I przypomniałam sobie teraz, jak tutaj jest zimno, jak się wchodzi. I teraz jedziemy jeszcze po słoik. Kacer będzie robił takie zdrowotne nalewki, wynalazł gdzieś w internecie. Jakiś śmieszny kanał. No, kanał Malinowy Nos. Pan jest śmieszny bardzo. Tak, kupiłem już butelki. Kupiłem sitka, ale chcę jeszcze takie 2-3 słoje 5-litrowe duże do robienia tej podstawowej fermentowania. Wersji. Ale w ogóle słuchajcie, jestem w szoku, bo jest totalnie pusto. Jesteśmy w Makro praktycznie sami. Nie ma w ogóle ludzi. Nie wiem czemu. Może taka godzina? Mamy takie sitko. Mamy takie sitko. Kacer mamy, widzisz, jak gotuje w kuchni. Mamy takie sitko. Takie mamy, dokładnie. Dobra. Tu musisz swoje szukać. Bo ty szukaj, ty wiesz, tam są jakieś wiadra, to może tam. Ja w ogóle, słuchajcie, dowiedziałam się, że te deski takie drewniane, które się ma w kuchni, powinno się jakoś tam co jakiś czas naoliwiać, olejować. Ja tego jeszcze nigdy nie robiłam, a już mieszkam prawie rok w tym mieszkaniu. Jak macie więcej informacji na ten temat, to możecie mi napisać w komentarzach, jak to robić, czym to robić, jak często powinno się to robić, bo tak jak mówię, jeszcze ani razu nie robiłam, a mamy taką tradycyjną drewnianą deskę z Ikei. Znaleźliśmy taki słój jak na górki kiszone albo korniszone, no to co, no to jeden ci starczy. Kurde. Dziadek pewnie ci pożyczy więcej, Kacper. Na pewno dziadek ma, dziadek robi takie przetwory. Dobra, ale czasami tutaj trzeba... A taka butla, zobacz. No to jest ogromne, to jest, kurde. Ale właśnie o to chodzi, tylko kwestia tego, to jest w ogóle gąsior, mamy. Chodzi o to, Klaudusiu, że tutaj jest szyjka wąska. Aha, nie powciskasz. I ciężko będzie powciskać. Ale maliny powciskasz. Maliny powciskam. No chciałeś malinową jedną zrobić, to jedna może być malinowa, a druga na coś innego. Weźmiemy to i to. To nie jest taka tania zabawa. Nie. Jeszcze trzeba spirytus rektyfikowany. To mamy, bo ja naprawiam z rektyfikowanym kosmetyki. Powiem wam, że dzisiaj wpadłem na genialny pomysł. To... Przecież nie na... Co? Aha, no. No, ale dokończ, sorry, bo ja zauważyłem. No, dobra, ale wpadłem na świetny pomysł, że zrobię Klaudii niespodziankę. No. Bez konsultacji wykupiłem nam 4-dniowy pobyt w Paryżu. No, z widokiem. W ogóle najbliższy hotel, wieża Eiffla, pokój z widokiem na wieżę Eiffla. No generalnie nie tania zabawa. Po czym powiedziałem Klaudii, Klaudia się ucieszyła. Zadzwoniliśmy do moich dziadków i okazało się, że właśnie wprowadzili zakaz lotów. Pan Stanisław. Dokładnie, mój dziadek mi powiedział. Więc, miał rację. Miał rację, no. Niestety. No i trzeba wszystko anulować. Już anulowałem hotel najdroższy. No i teraz jeszcze tylko kwestia, żeby oddali za samolot. Także Kacper chciał mi zrobić romantyczną niespodziankę, ale nie wyszło. Nie wyszło. Szkoda. Ale myślę, że nadrobimy. I jeszcze zrobię wam taki update. Na jednym z poprzednich vlogów mówiłam wam, że szukam osłonki na dużego kwiatka, na doniczkę, na tego kwiatka, którego Kacper kupił w Biedronce. I dalej nie mamy osłonki, bo już powiem wam, że nie wiem, nic nie mogę znaleźć. Wczoraj byliśmy w Kastramie kupić ten parasol, no i zapomniałam, że tam są osłonki. Na pewno byłyby takie duże, no mój błąd, a w Makro raczej nie znajdziemy. Tutaj raczej nie ma takich rzeczy. Zawartość 18+. Jak jesteście młodsi, to nie inspirujcie się Kacperkiem. Pierwszy raz kupuję jakieś takie rzeczy. W takich procentach. Myślę, czy nie wziąć więcej. No co ty, Kacper? Ale nie, poważnie, bo to się wydaje. Będziesz miała trochę tych i ja bym wziął 4 te i 4 zwykłe. No ale ile ty chcesz zrobić tych nalewek? To chodzi o to, żeby to było po prostu. Że jak przyjdzie moment na odpowiedź... No to mamy w cholerę, tego przecież kupowaliśmy do dezynfekcji. Ja mam w szufladzie jeszcze 4 butelki.
mamy prawie pół litra. No. No to zostawię, ale zwykłą 40 weźmiemy jakąś. Po co ci? No bo tak samo niektóre się robi na rektyfikowanym, a na spirytusie, a niektóre na wódce 40. No Jezu. Są przeróżne sposoby. Kacper jest łowcą okazji, ale co ty bierzesz? Ile ty bierzesz? 4. Najlepsza woda jaką jest? Burżomi. Serio. Tylko sobie znalazł akurat na promce. Patrzcie, jak jest nasz koszek, jak jakiś koszek alkoholików. 4 złote butelki. Jeszcze pijemy, popijamy jeszcze tym zryskiwaczy. A po pijańsku mamy też sok pomidorowy, żeby się, wiecie, na kasu uporatować. No oczywiście żartujemy, jakby jesteśmy bardzo mało alkoholowi, a tak jak mówię, kafer, te nalewki ogólnie robi po to, że to są jakieś takie ala zdrowotne. Ja wam mogę powiedzieć, że kupiliśmy whisky na twoje urodziny. Znaczy to nie było na twoje urodziny, tylko do mnie przyszli koledzy. I Klaudia miała na początku czerwca, mamy połowę września i tak jak stało, tak nadal stoi. Nie serio? A teraz szukamy kminu rzymskiego. Naleziony. Jedziemy do kasy, mamy wszystko. Wychodzimy i chmura dalej jest. Taka sama jak była, albo nawet jeszcze większa, także czytałam teraz gdzieś tam na Facebooku posty, żeby unikać wychodzenia na spacery z domu i tak dalej, no bo teraz tym wszystkim oddychamy. I z Katrem przypomnieliśmy sobie, że my mamy ten filtr oczyszczający, jak to się nazywa? Oczyszczacz powietrza. I nie mamy w nim nowego filtra. Skończył nam się jakiś czas temu, mamy komunikat. Mamy komunikat, że już potrzebuje wymiany filtra. Jakoś, wiecie, nie mieliśmy po drodze do Galerii Katowickiej, żeby kupić ten filtr. Więc stwierdziliśmy, że skoro jest taka sytuacja teraz, to wypadałoby go kupić, bo jednak mamy, wiecie, nasze osiedle przy praktycznie tym pożarze, który płonie. Więc na pewno wieczorem w naszym mieszkaniu wszystko tam będzie już w środku, mamy teraz otwarte okna. Więc jedziemy teraz do Katowic, kupimy ten filtr, wrócimy i ja później lecę wręczyć prezent Oli. Ten, który robiłam, czyli ramkę. Dokupiłam jeszcze Aperola i dorzuciliśmy już bardziej w sumie taki druga część prezentu bardziej od Kacpra, koszulkę wowką dla Oli, XS-kę białą, white cow. Bo Olia bardzo lubi takie stonowane rzeczy, biało, czarno, szare, beżowe. Raczej rzadko kiedy ubiera takie stricte, wiecie, kolory, wzory. I Olia lubi dobre jakościowo rzeczy. Dokładnie, więc wie co dobre. Mamy nadzieję, że będzie zadowolona. Kacper, nie odzyskałam twojego żetona. I chciał wyjść. Rozmawiał z twoim tatą, przepraszam. Wie pan co, bo jest ten pożar i jedziemy do Katowic kupić sobie filtr, bo nam się skończył do oczyszczacza. I panu się chyba też skończył, to chyba wziąć, nie? Kupcie, super, fajnie. No, dobra, okej, okay, to weźmiemy. No to wy macie tego większego, ale to Kacper wie którego. No, bo państwo mają tego dużego dwójkę, tylko nie pamiętam jak mi się nazywa, ale tu się dowiem. No, to kupimy wam też. Słuchaj, wy chcecie dzisiaj przyjechać, coś mama mówi? Tak, ja bym tam przy Facebooku usiadł, przy reklamach troszkę. Zawsze jest taki ukrop w te gorące dni, że tu się nie da oddychać. Dzisiaj czuję tak, jakbym wyszła na lotnisku do jakiegoś mega takiego, jak Turcja w sumie, takiego kraju, będziemy za 2 tygodnie. Gdzie jest takie wilgotno, gorące powietrze. I to jest właśnie dokładnie to samo, także chyba musimy zostać tutaj dłużej, żeby się zaaklimatyzować. Przylecimy tutaj dzień przed wylotem do Turcji, żeby po prostu się, wiecie, przyzwyczaić do tego klimatu. Wchodzimy do galerii. Jesteśmy już w Xiaomi i to jest właśnie ten filtr, który potrzebujemy. Kosztuje 149 zł i bierzemy 2 dla nas i dla rodziców. Tak wygląda. Mamy już oczyszczacze, Kacper ma w ręce, a teraz jeszcze kupujemy, Kacperowi się spodobała jakaś taka maszynka do golenia brody i ogólnie całego ciała, także jesteśmy w hebe. Aha, dobra, Klaudia, okej. Kupiłem maszynkę Philips One Blade i bardzo ją polecam. Nie no, tak na poważnie to... Jeszcze nie używałeś. Szukałem czegoś takiego i zobaczymy. Wielofunkcyjnego, nie? 180 zł, nie jest to najtańsze. Na promocji z 209 w Hebe. Podjechaliśmy do rodziców, żeby dać im ten filtr. Już jakby mniej widać tą chmurę, ale może przez to, że jest ciemno po prostu. Ale dokładnie. Widać ją na niebie, na no, tym. Widać.
Patrzcie, jak Mary już tu szczeka, już tutaj czeka! Dzień dobry, ja już się witam, Maluszek, chodź! Filtr dostarczony do rodziców, czekam teraz już tylko na Olię pod jej pracą. Już tutaj otwiera mi drzwi i wręczam jej prezent. Ona jeszcze nie wie, że przyszłam teraz z prezentem. To znaczy, pewnie się domyśla, ale jeszcze chyba nie wie dokładnie. W ogóle to ja ci chciałam podziękować za tę sztukę, bo to jest taka rebelka. Weź sobie. Ja mam jeszcze jedno. Taka rebelka. Ja wiem, że się nie składa życzeń przed urodzinami, masz jutro, wiem o tym, ale prezent można dać, więc jak jutro nie byłoby czasu. To jest pierwsza część prezentu. Pierwsza. I jeszcze coś. Ty jesteś po prostu niemożliwa. Na powitkę. I taki mały drobiazg od Katra. Stwierdził, że też musisz mieć. I to od Katra druga część, a jutro złożymy życzenia. Dziękuję. Proszę. Nawet wynalazłam to nasze pierwsze, nasze zdjęcie. Mamo. I stwierdziłam, że będzie pasowało cię do mieszkania. Kolorystycznie. Tak. Ale zmieniałyśmy się, jak nie wiem, ja też patrzę, mówię, kuźwa. Ja nie pamiętam, jak miałam takie ciemne włosy jak tutaj. Jak tutaj, nie? Tu. A tu miałyśmy taki sam kolor włosów na tym w szkole, nie? Tak, zwróciłam uwagę. Boże. Jak pachnie. Tak? To dobrze, bo my wszystkie perfumujemy. Tak? No. Co to za zapach? Wczoraj pakowałam, to nawet nie wiedziałam, że będzie jeszcze tak mocno pachniało. Mamy takie perfumy specjalne. No. Pachnie, no to super. No to super. Mega pachnie. Boże. A to naklejeczki nasze wycinałaś zresztą. Piękniutkie. Piękniutkie. Cukiereczki. No słodę życia. Widziałaś. No pewnie. XS-eczka dla szczuplutkiej kobietki. Ja muszę przymierzyć. Przymierzaj. Ja cię nagram na vloga. I słuchajcie, Olia przymierza prezent. Dostała White Cow XS. I jak? Spoko? Wiadomo, trzeba wypracować z paczki, ale... Bardzo, to super. I stwierdziłyśmy, że musimy tutaj zdrowie Oli opić, więc otwieramy Aperola i nalewamy. Lubisz Aperola? Jakiś taki w ogóle, ja kupiłam nowy. Nie wiem, nie piłam go nigdy, ale... Nie jest to prawda schłodzony, ale damy radę. Boże, chyba no, mocno nagazowany, żeby nam tu nie poleciał na te ładne białe szafki. A gdzie Kasper pojechał? Kasper pojechał pracować, wiesz? Powiedział, że mnie tak za godzinkę, półtorej odbierze, bo miałam przyjechać autem, ale mówię, kurde, jak będziemy musiały się napić za zdrówko, no to jak ja wrócę? No właśnie. Olia z prezentu zadowolona. Czekam teraz na windę. Kasper po niej podjechał. I wracamy do domu zamontować ten filtr. Uruchomimy sobie tego naszego Xiaomi. Tutaj bo już nie chodził, no po prostu mieliśmy ten niezmieniony filtr. Zobaczymy, czy wszystko będzie w porządku działało. No teraz nie widać już w ogóle tego pożaru, tego dymu, ale to przez to, że po prostu jest noc, no i na niebie, wiecie, jest ciemno ogólnie, więc też nie widać ciemnego dymu. Podjechaliśmy, słuchajcie, na nasze osiedle i tutaj strasznie śmierdzi. W Dąbrowie tego zupełnie nie było czuć. Zadymione. Ale naprawdę w Dąbrowie tego zupełnie nie było czuć, no, że jest w powietrzu, a tutaj czuć ewentualnie takie po prostu ognicho. Strasznie. Ale strasznie. Strasznie, no. Strasznie. Nawet nie chcę klnąć, ale się inaczej nie potrafię wysłowić. W Dąbrowie zupełnie to nie było odczuwalne. My, słuchajcie, znosimy tyle rzeczy do tego domu. My po prostu codziennie przynosimy nowe rzeczy do mieszkania. Ja nie wiem, jak my się po prostu stamtąd doprowadzimy kiedyś. Po prostu znosimy ciągle nowe rzeczy. Kasper teraz kupił dzisiaj, wiecie, te całe wódki, te wszystkie słoiki na nalewki, nowe paczki przyszły. Bierzemy jeszcze kwiatka do domu z biura od Kacpra i po prostu zobaczcie, co Kasper ma w rękach. Odświeżasz powietrza, no i kolejny słoik. No, oczyszczak. I możecie zobaczyć, że nasze gumeczki, tak jak wczoraj zapomniałam, tak dzisiaj już na dzisiejszym vlogu ładnie mam je przez cały dzień na sobie, ściągam tylko do jedzenia. A ty go nosisz? Też mam na sobie. Kurde. Pokaż ząbki. Pokaż swoje ząbki. I słuchajcie, położyliśmy sobie teraz oczyszczacz w domu. I zobaczcie, ile nam pokazał, 137, a normalnie po nocy mieliśmy jeden zanieczyszczenia, a teraz 137. Czasami w jakichś takich mega, jakby takich momentach mega jakiegoś smogu mieliśmy około 60. A dzisiaj pokazuje nam... Przy otwartych oknach. Tak, przy otwartych oknach, a dzisiaj... Po otwartych oknach. Tak. 160. Ewidentnie po prostu jakby unosi się ten cały dym w powietrzu z pożaru.
Właśnie zjadłam sobie swoją kolację z cateringu. Miałam przepyszne grzanki maślane z takim pesto z suszonych pomidorów. No przepyszne. Ale update po godzince. W tym momencie już oczyszczacz pokazuje nam 30 zanieczyszczenia, także szybciutko zadziałał godzinka i tak naprawdę już te zanieczyszczenia, większość z nich jest usunięta. Także spoko, działa. Także słuchajcie, jak teraz lecę sobie pod prysznic. Kacer wypróbował maszynkę jak na razie na ręce, na tatuażu i spoko, jest zadowolony, także mamy nadzieję, że pieniądze nie są wywalone, wiecie, jak to się mówi, wywalone w co? W błoto właśnie. No, ja lecę teraz pod prysznic i kończymy już tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja mam nadzieję, że już jutro wstaniemy i ten pożar gdzieś tam ucichnie i już tego dymu w powietrzu nie będzie. Jak na razie jesteśmy pozamykani, każde okno pozamykane. No i ładnie oczyścił powietrze, także spoko. Mam nadzieję, że się wyśpimy i rano nie wstaniemy z jakimś bólem głowy czy gardła od dymu. Dobra, nie przedłużam. Buziaki, do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!